architektury Instytucji Białymskiej Miasta Biała Podlaska. Dzisiaj jest szczególne wydarzenie młodych artystów z koła grafiki komputerowej Pixel. Przygotowali wydarzenie Ożywiamy ogrody Bazylego Albiczuka. Jest to projekcja trzech najciekawszych filmów, które są pracami zbiorowymi, które to prace zostały już wysłane do konkursów ogólnopolskich i z niecierpliwością czekamy na wyniki. Ponadto dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszy również wystawa, a w zasadzie dwie wystawy, Pixelowe Kwiaty, to również wystawa przygotowana przez artystów koła grafiki komputerowej Pixel. I druga wystawa, na dole w pracowni, wystawa wymowna, nawiązująca do obecnych czasów, Stop Wojna. Państwo, że w naszym wspólnym imieniu podziękuję przede wszystkim pani Lili za to, że realizuje swoje dzieło i tak fajnie wasze, nasze białskie i nie tylko białskie dzieci inspiruje do tworzenia rzeczy pięknych. Podziękuję panu dyrektorowi muzeum, że z chęcią angażuje swoją instytucję do każdej współpracy, dzięki której promujemy te wyjątkowe zbiory, a nasi młodzi pikselowicze takimi przedsięwzięciami pomagają w jego promocji. Bardzo wam za to dziękuję, jeszcze raz gratuluję pani Lili Wielga-Michałów, wspaniałej artystce, która pomogła młodym artystom przenieść na język wyobraźni współczesnej technologii dzieła wybitnego i przeszłego artysty. Dziękuję bardzo. Wielka radość dla naszych bywalców, autorów pikselowych prac, które tworzone są w naszej pracowni w Białymskim Centrum Kultury, ponieważ wyczekiwany projekt Ożywiamy ogrody Bazylego Albiczuka mógł bialski pokaz dokonać. Dzisiaj zostali zaproszeni rodzice wraz ze znajomymi, przyjaciółmi autorów powstałych projektów do zobaczenia na dużym ekranie naszych produkcji. Produkcja powstała przy współpracy Białymskiego Centrum Kultury z Muzeum Południowego Podlasia, bo otrzymaliśmy z muzeum w postaci plików zarejestrowanych jako twórczość Bazylego Albiczuka. Następnie na bazie tych fotografii otrzymanych dzieci tworzyły swój sposób na spojrzenie sztukę pana Bazylego. Edytowały, kadrowały, filtrowały za pomocą wszystko komputera swoją wizję spojrzenia na piękny raj kwiatowy pana Bazylego Albiczuka. Po projekcji filmów, które zostały przedstawione naszej białskiej publiczności, na koniec zaprosiliśmy wszystkich do wspólnej zabawy przy pomocy komputera, przy pomocy internetu, przy pomocy telefonów. Zgromadzeni goście mogli wziąć udział w quizie wiedzy o kwiatach. Jak zauważałam kątem oka, zabawa była przednia, wszyscy chętnie wzięli udział i przy pomocy tych nowoczesnych narzędzi zdradzali swoje tajniki na temat kwiatów, które m.in. malował pan Bazyli Albiczuk. Wydarzenie zostało zakończone otwarciem wystaw, którymi autorami również są pikselowe dzieciaki, które stworzyły pierwszą wystawę pod tytułem Pikselowe Kwiaty, które można podziwiać na dużych wydrukach przygotowanych w pięknych antyramach stojących na korytarzu na pierwszym piętrze,
Natomiast z całego serca, wraz z rodzicami, którzy pozwolili mi przeprowadzić trudny temat prac, stop wojnie. Dzieci stworzyły swoje prace, swoje wizje na temat wojny. Jest to taka refleksyjna wystawa. Wystawa została stworzona specjalnie na zaproszenie Galerii Sztuki Dziecka we Lwowie. Finałem naszej wystawy i finałem tego konkursu, który organizuje Lwów, ma powstać wielki mural, na którym zostaną przeniesione te zwycięskie prace, w których m.in. nasze pikselowe dzieciaki biorą udział. Szczerze zapraszam na wyjątkową, refleksyjną wystawę autorów małych, bialskich, pikselowych artystów.